Cześć, witajcie na kanale Co Takie TV, ja jestem Jacek i chciałbym dzisiaj zająć się tematem pitch shifterów w pętli, poza pętlą harmonizerów, na szybko, prosto, łatwo i przyjemnie. Jedziemy! Czym jest pitch shifter albo harmonizer? To są jakby dwa oddzielne efekty, często możemy je spotkać w jednym efekcie, na przykład taką opcją jest whammy. Pitch shifter podwyższa albo obniża nasz bazowy dźwięk do jakiegoś innego, a harmonizer dodaje do naszego bazowego dźwięku jakiś inny dźwięk. Tutaj mamy Digitech Drop, udostępnił nam go sklep muzyczny.pl, na dole możecie znaleźć link i sobie go kupić, jeżeli macie ochotę. Można obniżyć sobie dźwięk, tak, bazowy, to jest taki podstawowy tryb pitch shiftera od półtonu do oktawy i oprócz tego możemy sobie użyć takiego prostego harmonizera, jest to oktawa w dół dodana do naszego brzmienia. Często pojawiają się pytania, gdzie umiejscowiamy pitch shifter czy harmonizer. Całe życie wpinałem pitch shifter, czyli w sumie wpinałem łami na początku łańcucha. Dziś przed kaczką, za kaczką, tuner, kaczka, pitch shifter, łami, tuner, pitch shifter, kaczka, coś takiego, nawet już nie pamiętam jak to było. Trochę poczytałem, trochę się pouduczyłem i co? I wnioski były takie, że efekty tego typu najlepiej współpracują z czystym sygnałem z gitary, dlatego tak intuicyjnie to zrobiłem i tak mi się wydawało dobrze. Ale postanowiłem, że spróbujemy to, sprawdzimy to, podepniemy sobie gitara, pitch shifter, wzmacniacz, gitara, wzmacniacz, pętla, pitch shifter, wzmacniacz, mikrofon, tak? I sprawdzimy sobie te dwie opcje. No i co? No to sprawdźmy, gdzie to lepiej zagra, w którym miejscu, czy przed, czy pod prawym.
tech drop. Przed pętlą, po pętli, za pętlą, czy w pętli. Słuchajcie, słyszalna jest ta różnica w Digitechu dropie, jeżeli wsadzimy go zaraz przed, za gitarą, a jeżeli wrzucimy go w pętlę. Ja tam zrobiłem w tym filmie dawno temu różne ciekawe testy, które nie miały żadnego sensu, ale postanowiłem nie robić siebie głupka i zapytałem po prostu Krzyśka z Maczety, o co tutaj chodzi. I chodzi tutaj o to, że pętle we wzmacniaczach są różne. Krzysiek tak robił tą pętlę, żeby grała z większością efektów gitarowych. Zakładam, że chodzi tutaj o jakieś opory, impedancje i tego typu elektroniczne sprawy. I w związku z tym Digitech Drop w pętli mojego wzmacniacza ścina górę. Taka sama rzecz się działa. Pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, w teście delaya od Moera. Tak samo była ścinana góra w brzmieniu tym, które wychodziło. I taka sama sytuacja będzie na przykład, gdy po gitarze z przetwornikami pasywnymi wsadzicie pedał głośności o niskiej impedancji i też Wam zetnie tą górę. Więc wnioski są takie. Nie każdy efekt zagra wszędzie, to jest oczywiste, ale może Wam też coś całkowicie zepsuć brzmienie, więc jeżeli na przykład chcecie sobie pitch shifter albo harmonizer wstawić w pętlę efektów, bo na przykład jest Wam tam wygodniej, sprawdźcie najpierw, czy to po prostu tam zadziała i zagra. Ja dalej, w dalszym ciągu będę stosował wszystkie pitch shiftery i harmonizery zaraz po gitarze, żeby to jak najłatwiej się było miało, jak najprostszą drogę, żeby ten sygnał przemielić i go podwoić. A jeżeli chodzi o samego Digitecha Dropa, jest to takie wycięte łami. Grając na tym, powiem Wam szczerze, czuć to trochę to opóźnienie. Mimo tego, że to jest polifonia, nie że to takie nowoczesne urządzenie, ja osobiście jakoś nie mogłem się do tego przekonać. Wydaje mi się, że niedzielę mi się na tym grało, jakbym chciał sobie obniżyć strój. Zresztą ja zawsze wolałem w łami sobie podwyższać niż obniżać i nie wiem, no. Tak mi się wydaje. Jest w porządku, ale chyba lepiej, jak chcecie zejść w niżej, to lepiej zestroić gitarę, nie? Chyba, że chcecie harmonizować i sobie dodać jakiś dźwięk. Ale tam to jest tylko opcja oktawy. No jak kto woli, co kto lubi. Także wstawiajcie, gdzie chcecie, co chcecie, jak chcecie, tylko sprawdźcie, czy po prostu to tam będzie działać i czy to będzie dobrze brzmiało, czyli nic nowego Wam nie powiem. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Pamiętajcie o łapach w górę, w dół, o subskrypcji kanału i widzimy się już niedługo. Adios. No i co?